właściwie panów dwóch, to obaj związani z Jarosławem. Jeden związany miejscem urodzenia, a drugi miejscem, gdzie uczęszczał, to znaczy też później chodził tutaj do szkoły, a drugi chodził tylko do szkoły, to są panowie piloci. Pan Kazimierz Roman Wintrze i pan Walerian Żok. Obaj byli pilotami myśliwców dywizjonu 303. Wintrze jest umieszczony na muralu, o którym mówiła już pani Ela. Człowiek, który miał, wprawdzie nie został zakwalifikowany do oficjalnie uznawanej nazwy AS myśliwski, ale blisko miał taką liczbę zestrzeleń. Obaj oni z imienia i nazwiska wymienieni są na londyńskim pomniku osób imiennie wymienionych, które z różnych krajów, oczywiście też i Brytyjczyków, ale również i z innych krajów, walczyli w bitwie o Anglię. Znajdują się tam dwa nazwiska polskich, właśnie tych polskich i tych Jarosław, też polskich jest tam więcej, ale mówię tych dwóch naszych jarosławskich chłopaków. Wintrze również, nie wiem czy Państwo wiecie, to taka już dygresyjka, był człowiekiem, który namiętnie grał w brycza. Także już później, po wojnie, gdy po wojnie wrócił tutaj do Polski, to była też jego pasja. Natomiast o Walerym Żaku opowiadała i jego żona. Była to Angielka, która uratowała mu poniekąd życie, bo widząc zestrzelony samolot jak spada, ona pielęgniarka. Po prostu ruszyła, wsiadła w samochód i ruszyła naprzód szukać, gdzie to ten zestrzelony lotnik trafił. Dzięki temu zawiozła go do szpitala, kobieta uratowała mu życie. Była jego dozgonną miłością. Pan Walery Żak zmarł na raka tkani. Jego żona Angielka wielokrotnie przyjeżdżała tu również do Polski. Muzeum Lotnictwa w Krakowie podarowała bardzo wiele artefaktów związanych bezpośrednio z osobą Walerego Żaka. Walery Żak jest upamiętniony na muralu, który znajduje się w Kańczudze, z którą był pochodzeniowo związany. Kolejna osoba, której epizod życiowy niestety smutny miał miejsce w Jarosławiu, to jest pułkownik Henryk Staszkiewicz. Pułkownik Staszkiewicz w 1923 roku zmarł w Jarosławiu z powodu przemęczenia manewrami. Do dziś nie wiadomo, to znaczy nie ma w pełni potwierdzeń, czy rzeczywiście był kawalerem Virtuti Militari, czy też jego dokumentacja była jakąś dokumentacją, znaczy dokumentacja była prawdziwą, ale dokumentacja, która była odsyłana i po prostu wracała do tych, którzy ją wystawiali. Także do dnia śmierci jego, tej tutaj w Jarosławiu, nie została ustalona informacja i do tej pory jej po prostu myśmy nie znalazły, jak wygląda sprawa z jego Virtuti Militari. Czy go dostał, a do tego, gdzie został pochowany, czy został pochowany w Jarosławiu. Ja przeczytam później, może niebawem, już bliżej końca jestem, listę osób, które jako kawalerowie Virtuti Militari znajdują się na ich grobie i miejsca epitafine tu w Jarosławiu. Pana tego Henryka Staszkiewicza wśród tych osób nie ma. Kolejna osoba, która jest dla nas zagadką, a związana z ziemią jarosławską, mówiąc w znaczeniu tym powiatowym, to jest ksiądz Franciszek Woś. Osoba odnaleziona jako kawaler Virtuti Militari w sumie niedawno przez grupę osób zagadka historii i zagadki Jarosławia i widzimy tam ewidentnie, że ksiądz na zdjęciu księdza Wosia, że ma do sutanny przypięty Virtuti Militari. Zagadką jest to, kiedy go dostał, za co dostał i od kogo dostał. Jeśli Państwo jesteście w stanie odszukać, znaleźć, dotrzeć, prosimy o taką informację. Kolejna osoba to pan
zasnął 39. Pułkiem Piechoty, kawalerii drugi militarni, ale człowiek, który przeszedł jeszcze do historii Jarosławia tym, że był fizycznie tą osobą, która wykonując rozkazy ówczesnego pułkownika Stanisława Maczka, który dowodził obroną Jarosławia 10 września 1939 roku i gdy formacja podjęła decyzję o opuszczeniu Jarosławia i udaniu się poprzez Sam na wschodnią rzekę Sanki i udali się w kierunku Lwowa, to ówczesny major Jan Wójcik po prostu zniszczył Jarosławski most. Nie zniszczył dlatego, bo był wandalem, no po prostu zniszczył, żeby Niemcy za nimi nie gonili tak szybko. Pan pułkownik, pan później już pułkownik Jan Wójcik został, zmarł i został pochowany w Rzeszowie. Nie mamy mu tego wcale za złe, że zniszczył nasz most. Oni to robili po prostu, bo taka była taktyka wojenna i wojskowa. Teraz jeszcze takie dwie osoby, które, właściwie nie, trzy osoby, w kwestii których są pewne pytania. Ale takie pytania, które są, można powiedzieć, śmieszne, ale są ciekawostkami. Jarosław był oficerem major korespondencja wojskowa, która do niego była kierowana w związku z przekazywaniem jemu dokumentacji związanej z aktualizacją odznaczeń virtuti militari i wydaniem legitymacji kolejowej, kierowana była na adres podany wyraźnie kolonia oficerska. Szukamy informacji, gdzie to ten pan Minnik, który to był dom, w którym pan major Minnik mieszkał na kolonii oficerskiej. Ja niedawno znalazłam na świeżą rzecząc w archiwum w Przemyślu, znalazłam ciekawą rzecz, że pan Minnik to nie był osobą, która tam wynajmowała na kolonii jakieś mieszkanie w czyimś domu, które tam były. Domów było nie tak wiele w okresie w latach 30. To był konkretnie rok 34. Tylko pan Minnik figuruje w spisie osób, które są właścicielami parceli tam na kolonii oficerskiej. Więc najprawdopodobniej to był dom wybudowany na tejże parceli. Który to był, ja zachodzę w głowę. Dyskutowałam ostatnio z panią Elą, nic żeśmy nie wymyśliły. Chyba najlepiej kwarantę zrobić po domach. Ale czy obecni mieszkańcy pamiętają? Czy pamiętają osoby, które w tej chwili tam są i żyją codziennie? Rzecz, o której ja słyszałam od dziecka w moim domu rodzinnym. Parcela narożna na ulicy Grodgera i Traugurka, na której obecnie znajduje się Kościół Miłosierdzia, nie była parcelą, którą... No nie, przepraszam, inaczej powiem. Była jednoznacznie wówczas była parcelą, która w świadomości i wiedzy mieszkańców przedwojennych tej dzielnicy była parcelą kupioną przez pana generała Wieczorkiewicza z jego przeznaczeniem, że tam będzie postawiony kościół. Więc to nie była, że tak powiem niegrzecznie, łaska synów, no chyba, że po prostu synowie chcieli jakoś zmienić testament ojca, tylko to było chyba raczej spełnienie woli deklaratywnej ich ojca, skoro z takim, skoro ci ludzie, mieszkańcy przedwojenni tej dzielnicy o tym wiedzieli, więc to nie było szeptanką taką jakąś, ktoś komuś cichutko, grzeczniutko powiedział, tylko to była oficjalnie kolportowana wiadomość wśród mieszkańców. Także prosimy, że tak powiem, nie przypisywać wszystkich zaszczytów w tej kwestii synu, tylko ojcu jeszcze trenerze. I jeszcze dwie osoby trochę, o trochę dziwnej, to znaczy o rzeczach, które ich życiowy się i ich losach wymagają pewnego wyjaśnienia czy udowodnienia. Otóż na grobie
wiosce po ekshumacji z pierwszego pochówku na polu śmierci, gdzie pole we wrześniu 1939 roku, został później przez nie pochowany we Lwowie. Czy uciekając stamtąd, one i przenosząc się do Jarosławia, również zabrały jego ciało? Wielki znak zapytania. Czy ciało dalej jest we Lwowie? Nie wiem. Ale na tablicy, która znajduje się w Jarosławiu na tym grobie, jest informacja, że kapitan Józef Adolf Józef odznaczony był zarówno krzyżem biegunowym militarnym piątej klasy, jak i czwartej klasy. Jedyną informację potwierdzoną, jaką znalazłam, to jest informacja, że miał srebrny Virtuti Militari i ten srebrny krzyż Virtuti Militari był krzyżem o numerze 11870. O krzyżu złotym nie znalazłam informacji. Więc jeśli Państwo gdzieś znajdziecie, naprawicie, polecam się. Mocno. Jeszcze jest sprawa pana o nazwisko takim, które funkcjonowało w Jarosławiu, może jeszcze myślę, że dalej funkcjonuje. Pan nazywał się Franciszek Błajka. Pan był związany miejscem pracy głównie ze Lwowem, ale też z 40 pułkiem we Lwowie, ale również wcześniej i pracował w Jarosławiu. Interesuje nas, jakie były losy, miał jedną córkę, nie pamiętam w tym momencie, wyleciałam z głowy. Ale interesują nas, jakie były, oczywiście był kawalerem już w militarii za wojnę, za wcześniejszą wojnę, nie w latach II wojny światowej. Jakie były jego losy po roku 1934? Kiedy zmarł, gdzie zmarł, gdzie jest jego grób? A odnośnie grób. Każdy z nas oby miał kiedyś grób. Wszyscy twierdzą, że to będzie miejsce wiecznego spoczynku. Jak się okazuje, teraz nie zawsze jest to miejsce tak zwanego wiecznego spoczynku. Groby idą w odwrót i bywa tak, że nawet i groby bohaterów i tutaj militarii niestety są likwidowane. Jarosławie, z tego co żeśmy odnalazły, na obu cmentarzach, przepraszam, na obu, bo mówię o starym i nowym cmentarzu, znalazłyśmy 29 grobów i płyt epitafijnych upamiętniających kawalerów, osoby, które miały status kawalera Virtuti Militari. Odczytam te nazwiska. Bartak Piotr, Biegasz Józef, Burdaś, względnie Burdaś. To nazwisko prawdopodobnie zostało celowo zmienione, ponieważ facet pracy był w Kopie przed wojną. A jak się zaczęła wojna i uciekł do Jarosławia, najprawdopodobniej, żeby zmylić za sobą ślady, trochę przekręcił to nazwisko i przerobił się na Burdaś. Jest również kawalerem Virtuti Militari. Kolejny grób to Leon Czechowski, już wymieniany, mówiony, o którym mówiłam wcześniej. Kolejny pan Adam Domaracki. Tu też mamy pytanie, prośbę o pomoc do wszystkich, którzy mogą, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek słyszycie, żeby na zdjęciu, które jest publikowane w księdze Kresowia, nie pamiętam, który to, chyba już pierwszy, gdzie jest zbiorowe zdjęcie wszystkich braci Domarackich, żeby zidentyfikować, która twarz jest twarzą właśnie tego pana, który był jeden z tych braci, który był kawalerem Virtuti Militari, a pochowany jest tutaj w Jarosławiu. Zmarł oczywiście w latach powojennych, to tylko chyba późniejsze lata 60. Kolejny grób to pan Hilary Domników, pochowany na starym cmentarzu. Kolejny to na starym cmentarzu Piotr Dymek, facet, który był zwykłym żołnierzem. Może nie szeregowcem, może podkreślić pani posłuchanie, czy nie wiem, to nowy. W każdym razie nie był oficerem, a dostał Virtuti Militari, a wcześniej był u Czartoryskiego pracownikiem leśnym. Potem, jeśli dobrze pamiętam,
szukał miejsca pracy w powstającym kompleksie nowym stalowego. Pochowany jest w Jarosławiu na starym cmentarzu. Kolejna osoba, która tutaj ma trup, to pan Roman Marek Laurewicz. Są dwie osoby o blisko brzmiącym nazwisku. Człowiek, który również został tutaj militarny, tak jak mówiłam, związany z Katyńczykami, bo zginął w Katyniu, to był pan o nazwisku Galurewicz, przez dwa L. Kolejna osoba pochowana na nowym cmentarzu, pan Władysław Gorny, uczestnik obrony Westerplatte. Pan Wieniasz również tego wymienia jako wynik. Kolejny grób na jarosławskim cmentarzu starym to pan, znany zapewne wielu państwa nazwisko osoby, Bronisław Hess, jego brat Bronisław również oznaczony wielkim militarem, pochowany jest w Rzeszowie. Ale też w Jarosławiu urodzony, tu wychowany i w Jarosławiu chodził do szkoły. Kolejny grób to grób, w którym pochowany jest piękna kaplica epitafijna, jednoznacznie opisana, że był ten pan odznaczony Krzyżem Wielkiej Militarii, to pan Andrzej Wytłocz. Tak jak mówiłam, kolejny grób to kolejny, no to osoba, która prawdopodobnie to jest tylko kaplica epitafijna, Józef Adolf Józef. Na starym cmentarzu. Na nowym cmentarzu pochowany jest pan Piotr Kaczoła, który miał piękny dom na ulicy Regionu, to jest ulicy Regionu, ona teraz nowy się nazywa. Więc był murem też przywiązanym do Jarosławia. Nie tylko miejscem pracy, ale i miejscem egzystencji rodziny. Kolejny pan, który związany jest z służbą w Jarosławiu, i córka, na pewno córka chodzi na tego szkoły, gdzie chodzi syn, a córka na pewno, bo może mamy chodzić do klasy. I później wrócił tu do Jarosławia, już po prostu jako zmarły, to pan Józef Wincenty Klejder, pochowany na starym cmentarzu. Kolejny grup kolejnego bohatera Wielkiej Militarii to jest człowiek, który walczył pod Monte Cassino. Na starym cmentarzu pochowany jest Tadeusz Kołysz. Na starym cmentarzu, tak jak mówiłam, znajduje się ten grób, na którym na tablicy czytamy, że pochowany tam o imieniu Gabriel, o nazwisku Marek, był odznaczony Krzyżem Wielkiej Militarii. Również na starym cmentarzu znajduje się, nie wiadomo, czy rzeczywiście fizycznie grób, czy znajduje się tylko płyta epitafijna, a może grób razem ze spopielonymi zwłokami wprowadzanymi z Wielkiej Brytanii, lotnik Polskich Sił Powietrznych Wojennych, Ludwik Zdzisław Maślowski, który zginął tragicznie, ale może zwłoki po prostu zostały ekshumowane z cmentarza wojskowego lotniku, który na którym został pochowany w Anglii i tutaj rodzina rzeczywiście sprowadziła te zwłoki. Kolejna osoba to na starym cmentarzu pochowany Antoni Michalik. Na nowym cmentarzu znajduje się również grób człowieka, który nazywa się Wojciech Tatraś. Pan, który przyjechał, w sumie trafił tutaj do Jarosławia z racji tego, że po prostu ożenił się, to znaczy też był zwykłym, niskim rangi żołnierzem i jak wojsko go po prostu po wojnie, no po prostu wypluło ze sobą, że dostał WM, nie był 100% czy 75% inwalidą, więc nie mógł się załapać na licencję handlu wirowami tytoniowymi, więc facet był bez pracy. Zwracając się do kapituły Orderu Wielkiej Militarii, prosił o nadanie mu posady kolejowej. Wcześniej pracował w Krakowie, ale jako nie, po prostu nieetatowy człowiek. Nie wiem, czy to był taki, jak to się do niedawna mówiło, osoby na dzikich czy jakichś tego typu umowach śmieciowych. W każdym razie dzięki temu wsparciu kapituły Orderu Wielkiej Militarii dostał posadę kolejarza i dotarł tu do Jarosławia, ożenił się z panią w Jarosławiu. Niestety niedługo później zmarł, pochowany jest, jak mówię, na nowym cmentarzu.
ojca przysiężniaka. Niedawno jego imieniem nazwany został most na Sanie. Ten most, który jest mostem od czasów już powojennych istnienia. Kolejna osoba, to pochowana na nowym cmentarzu, również kawaler Wielkiej Militarii, Edward Rokicza. Na starym cmentarzu znajduje się również grób, w którym pochowany jest kawaler Wielkiej Militarii Julia II. Na starym cmentarzu również znajdziemy grób, w którym pochowany jest kawaler Wielkiej Militarii, który najpierw był w piechocie, a potem polubił lotnictwo. I bardzo co zrobił, dokumentował Jarosław z lotu ptaka i to kiedy, w początkowych latach 20. Dlatego do tej pory Jarosław może się poszczycić tym, że ma unikatowe zdjęcia, jak wygląda z lotu ptaka, jak wyglądają jego obiekty, które wtedy po prostu Jarosław nie istniały. Chodzi o pana kapitana Jana Szrama, który po wojnie był pierwszym burmistrzem Jarosławia, ale był bardzo krótko. No nasze kochane władze ze swoim współprzymierzeńcem wysłały go na Białe Niedźwiedzie. Wrócił. Zmarł później na ten późniejszy w Jarosławiu, pochowany został, jak mówiłam, na starym cmentarzu. Ojciec pani, która uczyła w szkole muzycznej. Na starym cmentarzu znajdują się również jeszcze groby następujących osób. Pan Wacław Strzałka. Pan Ludwik Jerzy Szwarc. Pan Michał Wroński. Na starym cmentarzu niedawno odkryliśmy również jeszcze dwa groby. Groby osób, o których po prostu, no na tamtych grobach, nie na wszystkich grobach rodzina miała po prostu, zmarły te osoby w takich czasach, że rodzina nie zawsze miała odwagę po prostu napisać, że ten człowiek był kawalerem Wielkiej Militarii. Nie dlatego się tego wstydziła, po prostu czasy ich śmierci to były takie, że po prostu to nie mogło być niezbyt przyjemne dla bliskich, którzy pozostali. Ci dwaj panowie mają na grobach napisane, że są kawalerami Wielkiej Militarii. Są to Walenty Kielar, człowiek pochowany w kwaterze wojskowej. I druga osoba to jest pan Władysław Hardula, którego grób znajduje się na starym cmentarzu tutaj przy głównej, niedaleko od wejścia, przy głównej alei po lewej stronie. Również na tablicy znajduje się informacja, że był on kawalerem Wielkiej Militarii. O tym, jakie były wojenne losy pana Hardulaka, wiemy bardzo mało. A tutaj jest sprawa jeszcze przy nim o tyle zagadkowa, że facet wstąpił do polskiego wojska, które walczyło na zachodzie Europy, jako dąbrowszczak. Jak, kiedy i skąd trafił on do tych dąbrowszczaków, więc pewnie przed wojną i może został tam i pracował gdzieś we Francji, tak jak stamtąd werbowano po prostu ludzi do Wojska Polskiego również w czasie latach okupacji we Francji. Znaczy nie okupacji, mówię okupacji francuskiej, bo to były te formacje polskie. On walczył u Maczka w czarnych płaszczach, w czarnej dywizji. Z tego, co wiem nieoficjalnie, to miał dwie córki, jedno o imieniu Teresa i prawdopodobnie syna, jakim imieniem nie wiadomo. Czy te dzieci mieszkają w Jarosławiu, czy potomkowie tych dzieci mieszkają w Jarosławiu? Nie wiemy, szukamy jak na razie informacji. Bardzo prosimy o pomoc. Prosimy również o pomoc, jeśli Państwo macie, wiecie, posiadacie w swoich zasobach zdjęcia następujących osób, ponieważ przygotowanie tych